Dzień dobry Państwu, witajcie kochani. Dzisiaj chciałem porozmawiać o dźwięku. Jesteśmy w tej chwili w górach, jest tutaj dużo ciszy wokół nas, dużo harmonii i tylko słychać szum drzew. Taka atmosfera jak tutaj w tym lesie uspokaja nasz umysł. Jeżeli jesteśmy w mieście pełnym hałasu, pełnym spalin, pełnym samochodów, na autostradzie, gdzie co chwilę przejeżdża jakiś ciężarowy samochód i hałasuje, czy jest jakiś sąsiad za ścianą, który wierci, po prostu te dźwięki wszystkie oddziaływują na nasze komórki, na nasz organizm. Jeżeli jest dźwięk, który pochodzi od kamertonów, jeżeli jest dźwięk, który pochodzi od kartali, instrumentów indyjskich, takich zrobionych z metalu, jeżeli jest dźwięk pochodzący od sitar, który jest instrumentem z Indii, który ma bardzo przepiękny dźwięk, jeżeli jest to dźwięk pochodzący od bębnów, który jest dźwiękiem naturalnym i po prostu i otwiera nasze centra duchowe w naszym organizmie, bo ponieważ bębny od wieki wieku były stosowane w Indiach, jak również szamani w Północnej Ameryce stosują bębny do leczenia ludzi, ponieważ dźwięk od bębna leczy choroby i odstrasza złe duchy od nas, jak również kamertony i gongi, wszelkiego typu gongi, które są stosowane i w Tybecie, i tutaj w Europie do oczyszczeń, do harmonizowania aury. Polecam takie sesje, polecam kamertony, polecam gongi, ponieważ naprawdę harmonizowanie dźwiękiem jest fantastyczne i daje duże, duże, dobre efekty dla każdej osoby. Niezależnie od wieku, czy to jest osoba starsza, czy to jest osoba młodsza, leczenie dźwiękiem jest bardzo polecane przez wielkich specjalistów tego świata, przez różnych znachorów, przez różnych szamanów, nawet w Północnej Ameryce. Dlatego naprawdę polecam leczenie dźwiękiem. Natura dźwięku jest taka, że otwiera nasze neurony. Jeżeli dźwięk, nasze ciało jest zbudowane z komórek, jeżeli ten dźwięk jest od instrumentów jak gong, jak kartalas, intonując mantry do tego jeszcze, otwiera ten dźwięk i te mantry otwierają nasze neurony. Dzięki temu rozszerza się nasza inteligencja i możemy mieć możliwość zrozumienia rzeczy duchowych. Szczególnie polecam intonowanie mantr z rana, ponieważ mantry z rana mają taki efekt, że jest największe wypromieniowanie prany w atmosferze. Wówczas połączone razem z intonowaniem tej mantry spowoduje taki efekt, że po prostu będziemy się czuli fantastycznie, że będziemy się czuli świeżo, że będziemy się czuli z umysłem otwartym, intonując mantrę na przykład Radę, Radę, Siama, Radę lub Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Intonując te mantry będziemy mogli dojść do takiej pewnej harmonii w naszym ciele i na zewnątrz naszego ciała i ustabilizować nasz umysł. Wielokrotnie dużo ludzi mi pisze e-maile, ponieważ mają problemy z ustabilizowaniem własnej świadomości, własnej osobowości, z ustabilizowaniem własnego ja. Dlatego właśnie polecałbym wstawanie z rana i robienie malutkiej medytacji. Choćby intonowanie mantry OM. Jest bardzo prosta. OM może każdy wypowiedzieć, otwierając kciuk pół centymetra, robiąc medytację, intonując OM, osoba się uwalnia od negatywnych energii, które w ciągu dnia niechcąc lub nie chcąc przyszły do niej. Tak więc to robienie medytacji OM 10-minutowej, 15-minutowej już uwalnia nas od tych wszystkich zmagazynowanych złych energii, które w ciągu dnia przyszły do nas. Polecam słuchania muzyki z Indii, ponieważ muzyka z Indii jest robiona na sitarze, jest robiona na instrumentach typowych indyjskich, również bębny wchodzą w grę, także ta muzyka ma specjalną siłę, która oddziałuje na membrany naszego serca.
Dodam do tego, że specjalnym instrumentem, który oddziaływuje na membranę naszego serca, jest bęben. Bęben dwustronny lub jednostronny i jego drgania, jego wibracja powoduje to, że oddziaływuje w sposób leczniczy na membrany naszego serca. Także zachęcam Państwa jeszcze raz do medytacji. Można do mnie pisać, jeżeli Państwo macie pytania na te tematy związane z wibracjami, z energiami. Zawsze Państwu mogę odpowiedzieć. Mój e-mail będzie pod YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.